Zafascynowany wrakiem ORP Grom podczas pierwszej polskiej ekspedycji w 2010 roku postanowiliśmy go odwiedzić raz jeszcze. Niestety nie udało się zgromadzić wszystkich uczestników na kolejnej wyprawie. Ze Starej Gwardii pojechali Krzysztof Starnawski, Grzegorz Rutkowski i Adam Pawlik. I to właśnie oni mieli tworzyć trzon i wykonać nurkowania na gromie, tworząc jego dokumentację. Do naszej ekipy dołączyła grupa nurków w składzie. Grzegorz Forysiak, Sławosz Kiełtyka, Marcin Wróblewski, Marcin Korobczak, Tomasz i Paweł Zapiór, Bogdan Wróbel, Dariusz Paluszczak. ORP Grom został zamówiony i zbudowany w brytyjskiej stoczni Samuel White w Wielkiej Brytanii. Grom oraz jego siostrzany okręt Błyskawica miały wspierać niszczyciele Wicher i Burza. Podczas operacji morskich w czasie kampanii norweskiej ORP Grom, działając w rejonie Narwiku, często przejawiał się jako wielki polski niszczyciel, przeklęty Polak, łowca ludzi czy polski diabeł. Dał się we znaki Niemcom, topiąc i ostrzeliwując dostrzeżonych nieprzyjaciół w rejonie Rombaken, gdzie południowym brzegiem fiordu przebiegała ważna linia kolejowa. 4 maja 1940 roku Grom został zaatakowany przez niemiecki bombowiec. 2 z 6 zrzuconych bomb okazały się celne. Pierwsza wybuchła przy burcie w rejonie maszynowni, druga trafiła bezpośrednio w śródokręcie. Grom zatonął w ciągu 3 minut, a wraz z nim poszło na dno 59 członków załogi. Rozbitków z Groma dodatkowo ostrzelali Niemcy, obserwujący wydarzenie ze stanowisk na brzegu. Uciszył ich dopiero ogień brytyjskiego niszczyciela HMS Bedouin, biorącego udział w akcji ratunkowej. Podróż do Narwiku ze względu na dużą ilość sprzętu zaplanowaliśmy pokonać samochodami. Ponieważ nie ma tam żadnej infrastruktury nurkowej, musieliśmy zabrać ze sobą, poza dużą ilością własnego ekwipunku, sprężarkę oraz butle przemysłowe z helem i tlenem. Po kilkudziesięciu godzinach podróży przejeżdżamy przez krąg polarny, ośnieżone góry i docieramy do naszego kempingu położonego dokładnie przy fiordzie, gdzie jest pozycja Groma. Ponieważ Grom nie jest ogólnie dostępny dla nurków, musieliśmy dużo wcześniej wystąpić o stosowne zezwolenia. Teraz, będąc na miejscu, przedstawiliśmy w kapitanacie plan nurkowy, procedury bezpieczeństwa, środki komunikacji oraz omówiliśmy całą gamę mniej lub bardziej ważnych zagadnień. By domknąć całkowicie sprawy formalne, po otrzymaniu zgody z kapitanatu musieliśmy jeszcze odwiedzić komisariat policji, by tam wypełnić stosowne formularze. Rozstawiliśmy sprzęt, zmontowaliśmy pontony i po wyposażeniu się w GPS-y oraz echo sondę namierzyliśmy wrak i go obojkowaliśmy. Po kilku dniach spędzonych na przygotowaniach i roznurkowywaniu się na innych ciekawych pozycjach nadszedł wreszcie dzień, w którym mieliśmy nurkować na ORP Grom. Ze względu na duże pływy i co za tym idzie spore prądy, nurkowania musieliśmy planować bardzo precyzyjnie. Lina opustowa wylądowała na dziobie, czyli dokładnie w tym samym miejscu co 4 lata wcześniej. Wrak leży stępką do góry. Na sterczącym w górę dziobie widzę 2 ogromne kotwice. Na lewej burcie znajdują się 2 wyrwy, powstałe po wybuchach bomb, które eksplodowały padając tuż przy okręcie. Pierwsza z nich na dziobie odsłania magazyn amunicji. Druga tuż przy śródokręciu, znacznie większa, jest prawdopodobnie jedną z przyczyn zatonięcia ORP Grom.
Płynąc dalej, docieram do miejsca, gdzie rufa oderwała się od reszty okrętu. W tym miejscu zanotowałem głębokość 110 metrów. Oglądam wciśnięte w dno nadbudówki. Dalej uchylone wyrzutnie torped, wewnątrz których widać ich śruby napędowe. Kilka metrów dalej, od zasadniczej części okrętu, leży na prawej burcie oderwana rufa. Jest dla mnie na chwilę obecną najciekawszą częścią wraku. W licznych bulajach dostrzegam jakieś intrygujące kształty. Przepięknie prezentuje się jedna z śrub napędowych. Liczne sieci okrywają rufę, przykrywając godło polskie zamontowane w centralnej jej części. Płynąc dalej, wzdłuż przechylonej rufy, napotykam na jedno z dział rufowych. Uchylony właz pod pokład. Niestety zbyt ciasny, by na tej głębokości próbować się w niego wcisnąć. Kawałek dalej, kolejne działo. Ponton ratunkowy, którego nie zdążono zwodować. Wielkie podziękowania dla całej ekipy za pomysł w organizacji nurkowań, supportowi za wytrwałość w wielogodzinnym siedzeniu często w deszczu, wybierając wodę na pontonach, za profesjonalne zabezpieczenie podczas dekompresji, pozytywną atmosferę i sukces naszej ekspedycji. Nie była to nasza ostatnia wyprawa na ten wrak. Planujemy w kolejnych latach spenetrować wnętrze naszego niszczyciela.
Po powrocie do kraju wybraliśmy się do Muzeum Marynarki Wojennej, które objęło patronatem naszą wyprawę, by przekazać dokumentację zrobioną na ORP Grom. Niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.